Cześć wszystkim! Znowu Poziom 7, dalszy ciąg Amayui. Dobra. Nie chcę mi się z wami gadać. Przejdźmy do akcji. Pójdźmy tutaj. Powinno się coś ciekawego wydarzyć. Ciekawe. Ta. Urlop dla Avaro brzmi dziwnie. Wszyscy są zażenowani. Idea urlopu odbija się od Avaro jak piłka od ściany. O, Fia znowu gada od rzeczy. O nie. Dobry słów ma ten kotołek. Okej, okay, to jest takie stereotypowe. Dziewczyna, anime i woda. Musi się prędzej czy później wydarzyć. Spójrzcie na Iora. Jego przerażenie jest urocze. Ta dwójka jest bardziej kotami niż
niż by się to wydawało. Awaro, zamknij mordę. Dobra, sytuacja z uroczej zamieniła się na żenującą dosyć szybko. Muszą być pewne surowców. Było tak mówić od razu, Ior. Idziemy tam jutro. Dobra, mówiąc coś ciekawego, miałem na myśli kompletnie nie to, co się wydarzyło. W każdym razie, tak, drużyna zrobiła sobie urlop jednodniowy, poszło na piknik, zaczęli gadać o tym w sumie o czym, że czasem sobie warto zrobić
urlop i odpocząć od roboty, żeby oczyścić głowę. A potem znaleźli... Potem znaleźli rzekę, zaczęli się w niej chlapać i okazało się, że Ior nie lubi wody. Okej, tak, może gra próbuje zrobić to jako coś... coś takiego słodkiego. A, bo Ior to jest kot i on nie lubi wody. Nie. Jak nie lubisz wody, to jest okropne. No to śmierdzisz. To nie jest nic słodkiego, uroczego. Dobra. Nowa miejscówka. Chodźmy tutaj. No najpierw zapiszmy. Zapisujmy często. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj się wydarzy to, co mam nadzieję, że się wydarzy. Eksplorujmy. Dobra, to jest bardzo duża miejscówka. Ciężko będzie ją zająć. Ale dobra. Po kolei, po kolei. Averu. Minus 5 HP naturę. Affects confusion. Okej, czy mamy jakąś specjalną misję z tym? Nie, tylko zdobyć 100% kontroli i zakończyć misję. Okej. To nie powinno być trudne. Ior. Dobra. Chcemy mieć pełną drużynę? Chyba tak. Tutaj. Jeszcze Mikyu, Fire Tome. Już ty nie możesz się nigdzie ruszyć, nie chcemy cię w to wpakować. Dobra. Masz ekstra obrażenia. 19 razy 2. Dobra. Zabijesz. 56% szansy trafienia. Ior to zawodnik. Dobra, Veteran Ring. Ty weź swój Knight Medal. Na wszelki wypadek. I idź do przodu. Musimy się poruszać, bo inaczej się tu zablokujemy. Dobra. Ty. Ziemia i Dark. Jaki ty masz Helion? Dobra, nie potrzebujemy ciebie łapać. 23, zniszczysz go, dobra. Albo i nie. Okej, źle to przeliczę. Nie ma problemu. Avaro dostanie ekspy. Powinienem awansować. Chociaż trochę, okej. Dobra, Ior, co tutaj mamy? Jeden przeciwnik. Dobra, czy to jest coś specjalnego? Nie, już walczyliśmy z czymś takim dosyć często. Treasure was stolen. Okej. Pierwszy raz się z czymś takim spotykamy. Kiedy potwory wchodzą na skarb, to mogą go zebrać. Momencik. Ice plus 4, ice minus 4.
Fire. Dobra, czy możesz jego wysadzić w powietrze? Możesz. Nie, na pewno? 24 razy 2, 28. Nie możesz. Co jeżeli Fia go najpierw pomęczy? A? Dobra, teraz go możesz wysadzić w powietrze. Okej. Okay. Źle przeliczyłem. Gdyby trafiła oba, to by go wysadziła w powietrze, ale i tak raz próbowała, więc spoko. Dobra. Ior, przetrzyj ścieżkę i Avaro, jesteś w stanie to ubić? Nie jesteś. Dobra, i tak walcz. Dobra, zostawię to dla Avaro, żeby ubił to i awansował. Ty się broń. O, cover po raz pierwszy nam wszedł. Dobra, dobij. Okej, wytrzymałość też nie jest zła dla Avaro. Dobra, co ty dostajesz? Siła, wytrzymałość, fajnie, resistance, fajnie, luck, fajnie, CP, agility, dużo HP-ków, barrel, danger sense, flash step. Dobra, nie pamiętam co robił ten flash step, to chyba po prostu jest szansa na uniknięcie ataków. 5% szansy na uniknięcie dowolnego ataku. 5% to mało. Danger Sense jest bardziej przydatny. Zazwyczaj Avaro idzie przodem, więc dobrze. Dobrze, jeżeli wie, czy z przodu jest przeciwnik. Dobra, później to mu weźmiemy. Dobra. Możesz się tego pozbyć. I to jak? 30... 29 razy 2. Spokojnie. Dobra. Zmasakruj to. Dobra, Fia, szarżuj. Możemy też Karinę przywołać. Dobra, zbierz to. Dobra, tak, mamy nowego przeciwnika tutaj. Właśnie, czy mamy ten akcesorium od Dive? Mamy. Bo tutaj wymagamy Dive, żeby przez tym przechodzić. Na razie ty idź tutaj. Fia, możesz się tym zająć. Możesz spróbować. O, super. Dobra. Tutaj trochę nam się korek zrobił. Dobra, Fia. A może Mikeju raz, dwa, trzy? Nie, Mikeju nie będzie miał szans. To ty. Weź Dive Bracelet i zajmij to. Żeby nic się to nam tu nie spawnowało. Okej. Okay. Zajęliśmy całą miejscówkę. To się przyda na pewno. Mały potion.
Dobra, Fia, idź do przodu. Mikiju też. I Awaro też. Możemy zostawić tutaj na chwilę Iora, żeby pilnował, żeby nikt nie zajął tego pomieszczenia. Potem jak ktoś to zajmie, to potem iść tędy będzie upierdliwe. A ktoś potrzebuje regeneracji? Tylko parę hapeków przeżyjecie. Dobra, to i Ior, czekaj sobie tutaj. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy. Rewer 15, 16 siły. Dobra, wciągniemy to. Dobra, może się tak trochę rozdzielmy. Ty możesz pójść pomóc Karynie, a ty idź z Fiją. Dobra, już mamy tutaj ludzi, więc możesz ruszać. O! Uciekło. Okej, okay. Ciekawe. Możesz go dorwać? Powinieneś go dorwać. Może dlatego uciekł, bo mamy na niego super obrażenia. Dobra, zniszcz to. Zmasakruj. Dobra. Chyba teraz będzie atakowany przez parę rzeczy. Ale nie powinno to być zbyt dużym problemem. Ior. Chodź tutaj. A nie, Fia, ty miałaś iść w tamtą stronę. Mikiju pomoże Karynie. Dobra. Ma dużo hapeków. Ale niedługo. Chyba jest mini boss tej strefy. Czy możesz to zniszczyć na odległość? Tak, ma dosyć słabą odporność. Dobra, 22 razy 2 zdechnie. To make it so. Dwa siły? Okej. Ciekawe, nie wiedziałem, że może mu się aż tyle wylosować. I 3 hapeki. Ładnie, ładnie. Dobra. Ior, gdzie chcesz pójść? Idź tutaj. Tam jest chyba już ogarnięta mniej więcej sytuacja. Patrzcie, jak uciekają. Rozgarnij to. Okej. Okay. Znaczy nie okej, okay, ale... Widzę, co tu się dzieje. Tak, ty możesz użyć... Finice i wejść tutaj. Tutaj poranić ich. Dobra, nic tu więcej nie ma. Zajmij ten portal. Dobra, walcz, Awaro. Dobra.
Dobra, tak. Oddaj dive bracelet. Teraz ty weźmiesz dive bracelet. I powinieneś móc to usmażyć. Leczy się, ale to mu nie pomoże. Dwa przedmioty dropło, fajnie. Tak, a ty usmaż to. No, Mikke już potrafi zadawać dosyć sensowne obrażenia. Jeszcze uda nam się dobrać odpowiednio element, tak żeby przeciwnik miał słabość na niego, to już kompletnie. Dobra, toż tutaj pomóc, Fi. Dobra, ciebie już na razie nie będziemy potrzebować. Dobra, dobra, Fia trochę to poczuje, ale przeżyje. Dobra, Fia, czy potrafisz temu oddać? Z grubsza tak, to zrób to. Moment, masz swój secz, medal masz. To do dzieła. To się coś zrespiło. Dobra, to Mikkeju, usmaż to. Szkoda, że brak inteligencji, okej. Okay. Dobra, teraz to zajmij, żeby tego nie powtórzyć. Ma dosyć dużą odporność. 8 razy 3, 24. Powinno wystarczyć, chyba że coś się stanie, o czym nie wiem. I upiekł sobie jeszcze. Sushi zrobił. Okej, okay, to nie są najlepsze statystyki dla Iora. Ior powinien mieć siła i agility. W sumie agility okej, ale... dobra. Stał zauroczony. Trochę posiedzi w tym bagnie. Kolejne. Jor, dużo masz tego zauroczenia? Jeszcze jedną turę, dobra. Dobra, to nie zadziała. To broń się. Przeżyjesz to, o następnej turze możesz to usmażyć. No chyba, że zostaniesz zauroczony. Jakby co ma Decoy jeszcze, więc nawet jeżeli straci HP-ki, to przeżyje. Ty, Avaro, nie zadasz za dużych obrażeń. Chyba, że nałożysz swój Knight Medal. Masz duże agility. Dobra, to 30 obrażeń będzie. Poproszę. I proszę się nie zauroczyć tym czymś. Mining bracelet, ok. Się nam przyda. Ok, aż 3 punktów tutaj nie zebraliśmy. Nawet nie zauważyłem, gdzie mogły być. Nie wiem,
Zdawało mi się, że wszystko zebraliśmy. Dobra. Broń się. O, cover wszedł, fajnie. Dobra, możemy w sumie ocalić życie Mikeju, chociaż nie, chyba nie musimy. Mikeju potrafi sama usmażyć swoją rybkę. Tak lepiej. %7%. Coś przegapiliśmy. Dobra, może tutaj. Ior się tam przejdzie i to zbada. Wszędzie indziej chyba był Avaro, więc gdyby było coś ukrytego, to powinien to wykryć. Dobra. A Ior nie jest zadowolony z tego, jak oberwał w bagnie. Okej, dobra, i to jest 100% Neptun Gem. Dobra, zobaczmy w sumie, czy mamy jakieś gemy, które chcielibyśmy użyć. Constitution zwiększa o 1. To się na pewno przyda Iorowi, bo Ior bardzo często walczy wręcz i to zazwyczaj go... Zazwyczaj oznacza, że może otrzymać obrażenia z powrotem, to ci się przyda. Mars, siła o 1. To wszystko chcę dawać Iorowi. Im lepiej Ior potrafi zabić coś, zanim coś zabije jego, tym lepiej dla niego. Max HP o 1. Na razie to zostawię. Dobra, i to wygląda na to, że wszystko powinno być. Dobra, trochę wiary weszło. Kasa, sporo kasy. I 10 dyń z jakiegoś powodu. O! Cóż to za cień? Dobra, coś ciekawego tutaj mamy. Green Ore, Magic Ore, to się przydaje czasami, a trochę tego mało mamy. A poza tym... Nie wiem, dużo przeciwników. Whirling Frog. Chyba pamiętam, co tam się będzie działo. Chyba. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu. To może odpalmy jeden z tych eventów. I zobaczmy, co te nasze kotołaki znowu wymyśliły. Chyba te słowa powinienem znać, ale nie za bardzo je ze słyszenia rozróżniam. Na pewno gohan to jest jedzenie. そうです。イオルは料理がすっごく上手なんですよ。もうお店で働けるんじゃないかってくらい。
O, to ciekawe. Smutne, że zamiast pracować w restauracji, Yor wybrał inną ścieżkę kariery wymagającą Tasaka. No, ciekawe to jest. To jest zagadka, której nigdy nie rozwiążemy. Dlaczego? Oj. Mówisz Mikaju, że to tylko ze względu na jego aparycję. Nic innego nie miało na to wpływu. Nikt to nie wie, dlaczego. Nie, coś tu się nie zgadza. Robisz dobre żarcie, ale zaraz cię zwalniają. Co? Restauracyjny filozof się znalazł. Yor, to dzieła. To jest gotowanie? Ona nie gotuje, on morduje te warzywa. Nie, to nie jest jak oglądanie bitwy, to dosłownie oglądanie bitwy. Nie zauważa, że cokolwiek jest nie w porządku. Tak, dobrze się bawi, to mało powiedziane. Dobra, tak,
Mikiu i Ior jedli obiad i Avaro się do nich przyłączył i stwierdził, że jest bardzo dobry. I okazało się, że to Ior ugotował, że Ior jest doskonałym kucharzem. I tak, zapytał się, dlaczego nigdy nie pracował w restauracji. I okazało się, że nikt go nigdy nie chciał zatrudnić, a nawet jeżeli go zatrudniali, to dosyć szybko go zwalniali. I nikt nie wiedział dlaczego, więc po prostu miał pecha, dlatego nigdy nie pracował w restauracji. Avaro uznał to za dziwne, ale poprosił o dokładkę, a potem Ior zaczął przygotowywać dokładkę. I zamienił się w istny huragan tasaków i innych rzeczy. To był kompletnie inny Ior. Całkowicie żywy. Przestał mówić, jakby miał spinacz na nosie zaciśnięty, tylko naprawdę energicznie zaczął się mówić, odzywać i je zachowywać jak człowiek. Ale tak, cały widok był bardzo przerażający dla niezaznajomionych, więc wiadomo, dlaczego nikt nie znalazł roboty w restauracji, ale mimo to jest świetnym kucharzem. To ciekawe. Dobra, na dzisiaj to już tyle. Z Mikiu porozmawiamy następnym razem i następnym razem też udamy się do tego miejsca, gdzie ktoś czeka na nas, czy raczej obserwował naszą obecność. Dobra, kto? Zobaczycie niedługo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!